Siema, ja jestem Michał, nawet z kanału Po Prostu Glocki, a w dzisiejszym odcinku, już po raz w sumie drugi na tym kanale, zajmiemy się charytatywnym produktem wydanym przez firmę Kobi, czyli polskiego producenta klocków. Mam tutaj już właśnie odebraną przeze mnie paczkę ze sklepu internetowego Kobi. Znajduje się tam jeden zestaw, poprzednio była to figurka, tym razem jest to zestaw, o którym za chwilę więcej Wam opowiem, więc bez zbędnego powtórzenia przejdźmy do otwarcia tej paczki. Okej, jak widzicie, paczkę mam już przed sobą, Wy już ją też ją dobrze widzicie, dlatego bez zbędnego powtórzenia otwieram ją. Tutaj postaram się nie uszkodzić pudełka samego zestawu. Okej. No i już widzicie poniekąd część napisu, która mówi o tym, co to jest za zestaw. Tutaj wyjmę może fakturkę. Okej, dostałem jeszcze z tego, co widzę, taki oto gratis. Czyli podobnie jak przy figurce Ducha Kijowa, jakiś tam Syrenks Club. To może wyrzucę sobie na bok. No ale tutaj jest zdecydowanie najważniejszy i właściwie jedyny powód tego zamówienia. Czyli zestaw Kobi. Tutaj widzę troszkę prześwietlony Duch Kijowa MiG-29 w skali 1 do 48, zestaw charytatywny, edycja specjalna, 600 klocków, za cenę katalogową troszkę poniżej 260 zł, czyli 259,80 dokładniej. No o zestawie za chwilę powiem Wam trochę więcej, więc może przenieśmy się już na inny kadr. Także jak widzicie, ja już mojego MIGa mam tutaj ze sobą. Przed chwilą go widzieliście dokładniej na poprzednim kadrze, ale jeszcze tutaj Wam pokażę to naprawdę ładnie wyglądające pudełeczko. Tak ono się prezentuje. Ja już go wezmę może na bok, aby nam tutaj nie przeszkadzał. I opowiem Wam pokrótce o tym zestawie. Zestaw ten został wydany w celach charytatywnych, podobnie jak sama wydana już wcześniej figurka Ducha Kijowa. Czyli po prostu cały zysk ze sprzedaży Kobi przekazuje na uchodźców z Ukrainy właśnie. No i jest to moim zdaniem naprawdę bardzo fajny, szczytny cel. Możemy dostać unikatowy zestaw, który został wydany w limitowanym nakładzie i nie będzie już nigdy doprodukowywany. Dodatkowo możemy pomóc. No i cieszyć się naprawdę ładnym modelem, który jeszcze warto zaznaczyć, został wykonany w technologii pad printed, czyli nie posiada żadnych naklejek, są tutaj tylko i wyłącznie nadruki. Niestety w MIG-u nie dostajemy figurki, dostajemy tylko sam korpus, bo jest to mniejsza skala, więc figurka by się tam nie zmieściła, ale dlatego mamy, wcześniej mieliśmy możliwość zakupienia figurki. No i teraz na podstawce do samego MIG-a, może to Wam tutaj pokażę, o dokładnie tej podstawce w barwach Ukrainy, mamy miejsce na figurkę, aby ją sobie tam umieścić. Ja zapewne recenzję tego zestawu dla Was nagram, więc zobaczycie, jak to się dokładniej prezentuje. No i chyba tyle mogę powiedzieć o tym zestawie. No cena jest może troszkę wygórowana, ale jednak jest to zestaw charytatywny w danym szczytnym celu. I jak weźmiemy to pod uwagę, to cena nie jest aż taka duża i nie gra głównej roli. W opisie do tego filmu znajduje się link, pod którym możecie zakupić sobie właśnie taki zestaw Ducha Kijowa. O ile w ogóle jeszcze będzie dostępny, bo z tego co mi wiadomo, to zainteresowanie tym zestawem jest naprawdę duże. No i też na przedsprzedaż trochę trzeba było czekać, bo zestaw już był właściwie zapowiedziany w marcu, a można było go zakupić dopiero teraz, na początku czerwca. Wcześniej były terminy takie jak początek maja, koniec kwietnia, ale jak widać troszkę się to obsunęło, ale i tak jest to naprawdę dość szybkie tempo jak na wydanie tak dużego zestawu. Także to by było już na tyle, dziękuję Wam za oglądanie, zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem tam na dole. Dzięki za oglądanie, no i cześć!